Tak więc dzisiaj nadszedł czas, abym opowiedział wam o rasie w Warhammerze Fantasy, która też przyczyniła się do rozwoju cywilizacyjnego Starego Świata. A mianowicie chodzi mi tu o rasę dość krępych, odważnych i nieco gburowatych stworzeń, które nazywają się krasnoludy bądź krasnoludowie, bo to też jest poprawna nazwa. Także zapraszam do oglądania powieści Wojennego Mota o klanach krasnoludzkich. Imperium krasnoludów rozciągało się aż po północ Norski do południowych dżungli. Społeczeństwo krasnoludzkie kręciło się wokół klanów i rodziny. Każdy członek klanu dbał o swoich nawet bardziej niż o siebie. Kwestie małżeństwa też były takie bardziej, ja by to powiedzieć, oficjalne i bardziej ceremonialne, ponieważ krasnoludy bądź co bądź, one nie były tak jakby płodne tak jak ludzie. Więc rytuał ożenku był bardzo ważny dla młodego krasnoluda, jeśli chciał się ożenić. Najstarszymi przedstawicielami Imperium Krasnoludów byli żyjący przodkowie, później była Rada Klanowa, Długobrodzi, którzy dożywają tego w wieku 120 lat, później jest dorosłość, młodość krasnoluda, która kręci się wokół walki, no i kształtowaniu się w technikach kowalstwa, jubilerstwa, kupiectwa i tak dalej, w zależności co krasnolud najbardziej chciał robić. Natomiast żyjący przodkowie dożywali nawet 400 lat. Dawno temu, podczas kiedy krasnoludy oskarżały elfa o ataki, a tak naprawdę siły chaosu próbowały zniszczyć ich przymierze, które zostały zawarte bodajże w 1500 roku przed wielkim wybuchem chaosu, doszło do czegoś takiego, no, zniszczyło Imperium Krasnoludów. Mianowicie wybuch potężnej góry, która zniszczyła Karasakara, czyli wielkie Imperium Krasnoludów, zostało zniszczone jeden po drugim. Wulkany zaczęły wybuchać, wszystkie twierdze się zawalały, a stare skarby zostały zagubione na zawsze. Krasnoludy z Karas, Ankor, głównie też zachowały się do dzisiejszego czasu. To znaczy do linii czasowej, której znajdujemy się obecnie w Total War Warhammerze. Krasnoludy, które zostały na północy, zostały później zniewolone przez siły chaosu. I to są też te krasnoludy, które parały się magią. Głównie krasnoludy nie lubiły się posługiwać nią. Dlatego głównie krasnoludy podchodziły pod nurt inżynierów, kowali, no i pod wojskowość. Te krasnoludy, które parały się magią, nazywane zostały krasnoludami chaosu, oczywiście. No i założyły też własne królestwo i stąd taka ciekawostka, w Warhammer Mark of Chaos możemy spotkać Helkanony, głównie produkcji właśnie tych krasnoludów. Niestety skutkiem ubocznym używania zaklęć było to, że kiedy krasnolud chaosu go używał, powoli stawał się kamieniem. Najważniejszymi bogami krasnoludów byli Grugni, ojciec krasnoludów Grimnir, patron wojowników, Valaya, bogini ogniska domowego, zdrowia i klanów, Trorin, zabójca, bóg krasnoludzkich zabójców, Morgrim, bóg krasnoludzkich inżynierów, Smendir, patron kowali i hutników, Tungi, patron kowali runów i Gazul, pan podziemia. Warto też wspomnieć, że te otóż bóstwa brały udział w ostatniej bitwie, w której elfy i krasnoludy się sprzymierzyły, odganiając chaos daleko. Dzięki temu ich rozwój znacznie drastycznie się powiększył poprzez handel z elfami i ich wieczny sojusz. A biorąc pod uwagę to, że krasnoludy, zarówno przysięgając nawet po śmierci swojej, ich przysięga zostaje przekazana do przodków, do swoich krewnych. Tak, krasnoludy były jednym z najwierniejszych sojuszników, jakich tylko można mieć w Starym Świecie. Głównie też urazy też trzymają długo nawet po swojej śmierci, a nawet i wnukowie, bądź też synowie, muszą tą przysięgę wypełnić, ponieważ honor krasnoludów jest bardzo ważny w ich społeczeństwie. Ciekawostka. Berserkerzy, którzy noszą irokezy, zapewne zauważyliście to, oni są głównie wojownikami, którzy chcą zginąć w walce. Jak już mówiłem, honor dla krasnoluda jest tym, czym dla polityków są pieniądze, czyli no, bardzo ważną rzeczą. Przekładają oni honor nad dobra materialne, oni nie traktują w ogóle złota tak bardziej przedmiotowo, jak co po niektórzy ludzie.
Oni po prostu to traktują jako część majątku, że to nie jest tak dla nich bardzo ważnego, to jest coś ulotnego, a honor zawsze pozostaje wieczny. Dzięki temu, dzięki chwalebnej śmierci, można pozostać w legendach. Krasnoludzkich strażników spotykamy również w Warhammer Mark of Chaos, jako strażników w podziemiach. Pozostała jeszcze kwestia omówienia najważniejszych twierdz krasnoludzkich podczas istnienia Wielkiego Imperium i obecnych. Także Karak Wlak, Karak Ungor, Karak Kadrin, Zuchwar, Karak Warn, Karasa Karak, czyli Wieczny Szczyt, Karak Osiem Szczytów, Karak Azul, Karak Azgal, Karak Hirn, Karak Izor, Karak Norn i oczywiście Barak Warn. Wszystkie te floty też będziecie mieli na mapie i wszystkie twierdze będziecie mieli na mapie i zobaczycie, gdzie one były. To by było na tyle, jeżeli chodzi o historię krasnoludów w Warhammerze Fantasy. Pamiętajcie o skomentowaniu, ocenieniu filmu, daniu się łapki w górę i tak dalej, jeśli Wam się spodobało. W następnym odcinku zapraszam do dyskusji, która została udostępniona bodajże na kanale. Tutaj możecie też pisać swoje propozycje, jaką następną rasę chcecie zobaczyć. Pamiętajcie, że na górze filmu po prawej stronie jest karta, dzięki której będziecie mogli zobaczyć poprzednie serie. Także do usłyszenia następnym razem, do widzenia i wesołych świąt!